15 kwietnia 1915 roku w północnej części Chin, w Harbinie, miejscu zamieszkania kilku tysięcy Polaków wraz z rodziną Karaszewskich, przychodzi na świat mały Stefan. Żyje im się tam dobrze. W końcu większa część miasta mówi po polsku. W 1918 roku wieść o powstaniu niepodległej Polski zachęca rodzinę wraz z adoptowaną Zosią do powrotu do rodzinnych stron. Droga powrotna nie jest łatwa. Śmierć głowy rodziny zmusza Stefana do podjęcia pracy w młodym wieku. Po kilku latach wstępuje do strzelców. Później przez obowiązkowy pobór zostaje przeniesiony do 85. Pułku Strzelców Wileńskich. Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej Stefan dostaje złe wieści. Traci swoją kilkumiesięczną córkę oraz zostaje przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego, by połączyć się z armią Prusów. Tam, jako plutonowy, zostaje w pamięci wielu osób.